kanale Dama Amelia. Dzisiaj będziemy robić slajmy, które już dostałam, które widzieliście. Zobaczymy, co jest w środku. Jakoś tu postaram się to otworzyć. A mi spada. Może z drugiej strony, bo tu jest taśma. O, tu nie ma taśmy. Otwieram. Dałam radę, więc otwieramy. Mamy wszystko. Instrukcje wychodzą. Tadam. Instrukcje. A tu, żeby mi nie wypadły wszystkie rzeczy. I tutaj mam tak. Miseczkę plastikową. Aromat. Tak mi się wydaje. Później miarkę. Później kleje i aktywatory. Później taka farbka, co widziałam na opakowaniu, że jest taka farbka, która świeci w ciemności, więc będziemy sprawdzać na pewno. Tutaj farbki różne, później takie kuleczki styropianowe, oczy, później takie kuleczki i tu już są mniejsze kuleczki. A to jest chyba ten aktywator, chociaż nie wiem, co to jest. Zobaczymy. I tutaj mamy szpatułkę, więc zaraz będziemy robić naszego. Ja już się dowiedziałam w instrukcji, że trzeba dodać 40 ml kleju bazy i 20 ml aktywatora, więc najpierw klej. A tak wygląda klej w takich małych buteleczkach. Tu położę. A tak wygląda aktywator, taki żółty jest. Więc najpierw odkręcam. O, ja jeszcze jest jakaś zawleczka. Zobaczę. O, mam. Jakoś otworzyłam. Okej. Więc teraz 40. Położę sobie. I aż do 40 wlewamy. Czyli... O ja. Jeszcze zostało trochę na dnie. Jeszcze może trochę. Myślę, że to jest dobre. Zobaczcie. Tyle. Więc wlewamy, ale mówili w instrukcji, pisali, że trzeba wszystko wybrać dobrze. Więc najpierw wleję, ale się wlało. O, i zostaje na ściankach, więc muszę wybrać, jakby sam nie chciał wylecieć. Trzeba go wybrać patyczkiem, ten klej. Zostało go dużo na tych ściankach, muszę powybierać. A jest taki bardzo lejący się. Wlewam. Nie chcę się wlewać. O ja. Okej, myślę, że już jest dobrze, że wszystko wybrałam. No. Okej. I teraz 20 bazy. Pasy chyba. Dobra. Ale ładnie pachnie. Tak cytrynkowo. O, się powiedziałam. Tak cytrynkowo jakby. Bardzo ładnie, więc... No. Jeszcze jednak. Jeszcze, jeszcze. Ten klej to... Okej, gdzie to jest ta miarka? Nie widzę teraz nic. Okej, już wiem. O, już mamy. Wlałam. Położę jeszcze, żeby się upewnić, czy może nie za mało? Nie. Nie za mało, wręcz trochę za dużo chyba. No, więc trochę na dnie muszę zostawić później. Teraz nie będę odlewać, żeby nie za dużo. Więc będę mieszać i będę dodawać.
najpierw dodam troszeczkę, ale to się ciągnie. To jest taki już jakby slime. A jak się robi tego slime'a z tym jednym takim barwnikiem, to trzeba go trochę potrzymać przy lampce i później on w ciemności będzie świecić. I pisali też, że trzeba slimy mieć w szczelnych pojemnikach albo w jakichś foliowych, w takich folijkach, na przykład strunowych. Ja właśnie niektóre też slimy mam w strunowych. Już się powoli robi glut, ale to jeszcze nie jest to. O ja, okej, mieszam dalej. Ja sobie slime'a przelałam do większej miseczki, bo z tamtej już mi sam wychodził. Chyba mi mówił, że chce być większej. I naszkowałam sobie łyżeczkę i tym końcem łyżeczki będę dodawała farbkę, ten barwnik. I chcę zrobić takiego jakby kosmicznego slime'a. Ten slime jeszcze się tak mocno do patyczka nie przykleje. Nie wiem. Ale już prawie. Dodam wszystko. Cały ten. Okej. Więc cały już jest dodawany. Nie chce się. To jest taki glutek jakby też. Ten aktywator i... Okej. Już się robi. Więc teraz wezmę te farbki i myślę, że najpierw dodam fioletowy i ten ciemny niebieski, ale jeszcze nie wiem, więc okej, mam otwarte, niebieski na razie i wezmę ten koniec łyżeczki i dam tak na razie troszeczkę bym chciała. O, jest! Więc dodaję. Nie wiem, jakby to było, tak położę, o. I to będę mieszać. A się nawet miska niebieska zrobiła. Tak to wygląda. Myślę, że za mało, ale jak to pomieszam, to myślę, że będzie okej. No, jednak trochę za mało. Więc dodajemy jeszcze. Mieszam dalej. Jednak stwierdziłam jeszcze, że dodam fioletu i oczek i będzie potworek. Więc dodaję fioletu. O ja. Nie chcę się otworzyć. Okej, mamy. Teraz tu to wytrę. I dodaję fiolet. Tu w to miejsce dodam. Może trochę więcej. Okej. Myślę, że tyle na razie wystarczy. I mieszam. Wychodzi fajny glutek. I do tego będą oczka. To myślę, że to będzie świetnie wyglądać. Taki potworek fioletowo-niebieski z oczkami. Tylko trochę jeszcze dodamy niebieskiego. I ostatnie fioletowego i to myślę, że już wystarczy, jak tyle dodam. Okej. To tutaj z boku odstawię. Mieszam dalej i już dodaję oczy i to będę musiała włożyć do jakiegoś pojemniczka. Ale jest miska. Nie wiem, czy to widać, ale jest też taka fajna. Nie wiem, czy się da już to brać do rąk. O,
Raczej nie, ale dałam wszystko tyle, ile było na instrukcji. No ale nie wiem. Dobra, dodaję oczy. Tu są oczy. O, takie oczka. Nie wiem, czy dodam wszystkie. Zobaczę, jak będzie. O, ja mam brudną rękę. Dodaję. Ja chcę, żeby były tą stroną, a one mi się tak obracają. To może dwa dodam. Nie za dużo, żeby też fajnie wyglądało, a nie żeby tak było bardzo dużo. O, zobaczcie, tak to wygląda. Oczy. Spróbuję to rękami trochę. O. Ale jest fajnie taki wodnisty. I oczy zniknęły. Fajny jest. Może jeszcze dodam tego. Albo tu jeszcze innego. Bo są dwa brokaty. Zataśmowane wszystko. Taki. Więc nie wiem jeszcze, jak to otworzę. O, mam. Jakoś otworzyłam tymi śliskimi rękami. Tak to wygląda. Teraz jeszcze patyczkiem. Albo nie. Rękami. Taki wodnisty. Ja wszystkie slajmy robię takie, no nie wodniska, te, a ten jest fajny. Jeszcze nie robiłam takiego. A tu trochę brokatu zostawię. Ten, i zobaczcie na moje ręce. Są całe w tym brokacie, a wyszedł fajny potworek. Z oczkami. Taki mi wyszedł świetny, gluty potwór. Aż mu oczy wychodzą. O. Azia, czy tu oczy? Boku. Myślę, że mój filmik Wam się spodobał. Zapraszam też na Instagrama mamajdama12. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Buziaki, pa!